Ty co to jest? Remigiusz Maciaszek, patologiczna ocena recenzentów? Co to jest, widzu? Materiał ma 27 minut. Chciałem na początku powiedzieć, że nie, dobra, nie oglądam tego. Za długi materiał, ale ty ma ludologicznego wąsa, więc muszę to obejrzeć. Wbijam w to od razu. No ten wąs mnie kupił, stary, ten wąs. Zobaczmy. Od premiery Dragon's Dogma 2 minęło już trochę czasu i można by powiedzieć, że swego rodzaju drama związana z tą produkcją minęła, tak samo jak cała otoczka tego, co robili recenzenci, co wiedzieli i czego nie wiedzieli o tym produkcie. Ja nie wiedział. I można to uznać za temat zamknięty. Więc skoro to wszystko już tak naprawdę mamy za sobą, to po co o tym wąsa, gadać? Chłop. I ja po prostu chciałem poczekać pewien okres czasu, żeby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja, jak szybko zostanie to zamiecione i w jaki też sposób. I długo koszulkę nie by musiałem tak naprawdę... To normalne koszuje, pracuje koszulki. Wychodzi, jesteś czy jacyś? Nie wiesz, że ktokolwiek normalny w dzisiejszych czasach pracuje koszulkę. Nie pracuje się starych t-shirtów. Będę czekać, a także rzeczy, które myślałem, że się wydarzą, wydarzyły się, więc... Chciałem sobie dzisiaj o tym porozmawiać. Patrz, jakie chłop ma wąsa, to o koszulce mówić, odnosząc no proszę się głównie cię do materiału Remigiusza Rocka Maciaszka z kanału Rockplay, a także Remigiusz Maciaszek, ale chodzi o głównie o materiał z kanału Rockplay, gdzie zamieszczony był materiał, który odnosił się do recenzji Dragon's Dogma 2 i to było jeszcze chwilę chyba przed premierą. Był to godzinny materiał, w sumie nadal jest, tylko pod inną nazwą, bo właśnie tego się spodziewałem, że to bardzo szybko zostanie zmienione, chociaż tak szybko nie było wcale, ale do tego przejdziemy za chwilę. Także godzinny materiał poświęcony grze, która ma być idealna, jest fantastyczna pod wieloma względami, ma otwarty świat, jest fenomenalna, jeżeli chodzi o system walki, jest po prostu 10 na 10. Już każdy o niej, kurwa, zapomniał. Ale... czy na pewno? Więc moja... Przede wszystkim ma cykl dnia i nocy, dobrze mówisz, widzu. Pewnie kogoś zachęci. Mam nadzieję, że nie przejedziecie się na tym, na tych moich superlatywach, jakie wypowiadałem na temat tej gry. Bo ja mam taki problem z Dragon's Dogma. Generalnie tak, ogrywałem jedynkę. Nie podobało mi się to jakoś super, ale rozumiem, że są odbiorcy takich produkcji i nie mam im tego za złe. To jest ich metoda na spędzanie czasu i jest to dla nich fajne. Super, ja się naprawdę podpinam pod to, że może to być dla kogoś super gra. Ale Dragon's Dogma 2... to gra roku. Obejrzałem cały godzinny materiał Rocka tuż przed premierą i mówię, kurczę, zagrałbym w to sam. Kupuję to na premierę, ale będzie super. Z jednej strony mamy ten rozbudowany system walki, z drugiej strony graficznie jest całkiem dobrze, prawda? Ta gra wygląda naprawdę ładnie. Otwarty świat, wszystko tam macie, rozumiecie? To jest wszystko w jednym i to on już 60 godzin tam klepnął. No i się okazało, że tak naprawdę większość z tych rzeczy nie jest prawdą. Że nawet nie chcę wspominać o tym sklepie, mikrotransakcjach i to już w ogóle jest dla mnie abstrakcja. Ale będę musiał o tym wspomnieć, bo do tego będzie się odnosić druga część materiału i jakoś strasznie mnie to gryzie. Generalnie cały materiał Rocka jest fajny, jest dobrze zrobiony, jest wciągający. Przyjemny dla ucha. Fajnie podkoloryzowany nawet. Ale to nie jest nic złego oczywiście, tylko on tak fajnie obrazuje to, co on przeżywał w tej swojej rozgrywce. Problem polega na tym, że to, według mnie przynajmniej, nie jest recenzja. Nie jest absolutnie recenzją, bo są tam takie rzeczy jak system walki i Rock opowiada o tym, że jest rozbudowany, że mu się podoba i że się fajnie walczy. No według mnie to tak... bardziej jest jego opinia, a nie recenzja, bo ja też mogę powiedzieć, że w Metinie jest fajny system walki i mi się podoba, chociaż tak nie jest, ale mógłbym tak powiedzieć. Dobrze, jebanie Metina, daj lajka. Aspekt recenzowania czegoś, tylko to jest nasza opinia, a recenzja powinna właśnie, według mnie przynajmniej, przepraszam, bo ja tu będę mówił o swoich odczuciach, według mnie recenzja powinna skupiać się na tych rzeczach, niezależnie od tego, czy nam się dana produkcja, czy jesteśmy fanami danego studia, recenzja powinna polegać na tym, że oceniamy mechaniczne, fabularne i ogólnie całokształt gry danej produkcji bez względu na tą całą otoczkę, kim są producenci, czy nam się ta gra podoba, czy nam się ta seria podoba,
tylko czysto i zero-jedynkowo tak naprawdę, co w danej produkcji jest dobre, co jest złe i to są rzeczy, na które według mnie powinni zwracać uwagę recenzenci, a nie na to, czy gra im się super podoba. To też jest ważny aspekt, ale... A jest grono ludzi, które na przykład broni tego i uważa, że przemyślenia osoby recenzującej na temat gry to jest recenzja. Nie mająca żadnych znamion, kurwa, oceny, wylistowania elementów, tylko po prostu, a piszę sobie, co robiłem w grze i uznaję, że to jest recenzja. Jest według mnie drugorzędny, że w pierwszej kolejności powinni zwrócić uwagę na to, co dana produkcja robi dobrze, a co źle. I co robi lepiej nawet od innych. I opowiedzieć i właśnie co robi gorzej. O tym, bo jeżeli dana produkcja, która według danego recenzenta, w tym przypadku Remigiusza... Kurwa, jak kupujesz auto, to chcesz wiedzieć, co to auto robi dobrze, co to auto... Dlaczego to auto jest lepsze od innego auta, nie? Maciaszka, system walki w Dragon's Dogmie jest super. Jak się okazało, system walki w Dragon's Dogmie polega na wciskaniu jednego przycisku przez 10 minut, aż mob nie umrze. Tak wygląda gameplay z Dragon's Dogmy. I ja rozumiem, że kogoś może to fascynować. Wciskanie tego przycisku. Gracze kurwa, litos fajnie. Wciskanie jednego przycisku i trzymanie. Ale ja wam powiem, ja potrafię wytłumaczyć, dlaczego to się ludziom podoba. Wiecie dlaczego? Bo to spektakularnie wygląda. Ludzie nie lubią gier, które są skomplikowane. Ludzie uwielbiają gry, które wyglądają skomplikowanie lub są spektakularne, są efektowne. To się ludziom najbardziej podoba. To nawet to musi być mięsista walka. I wtedy ludzie to kupują. To musi być efekciarskie. Jeżeli ty wciskasz jeden przycisk myszki, a wygląda jakbyś robił giga jakieś akrobacje, to ludzie to stary kupią. Przez 10 minut. I powiedzą, że jest zajebisty system walki. Przez 10 minut. I nie można im tego zabrać. Ale czy to jest dobrze zrobione mechanicznie? No, nie sądzę. I uważam, że fani Dragon's Dogmy zostali po prostu oszukani. Ze względu na to, że kurczę, mogli dostać naprawdę fajny, przyjemny system walki zróżnicowany z jakimś mnogością czarów. Kurwa, kombosy, movesety broni. Tu naprawdę nie trzeba dużo, nie? Nie trzeba z każdej gry robić Souls-like'a, dawać do niej roli i iframesu, żeby miała ciekawy system walki. Wystarczy naprawdę zrobić system kombosów dobry, jak na przykład w God of War'ach starych i już masz system walki, no nie? Szczególnie, jeżeli to Capcom, który ma system kombosów z pierdolego Devil May Cry'a, nie? Naprawdę idzie zrobić fajny system walki innymi sposobami. Czegokolwiek, w ogóle mogli mieć to mega rozbudowane, to jest produkcja za 300 zł, tak? Oczekujmy od takich produkcji naprawdę solidnego gameplayu. Dobrze mówię. Wciskania jednego przycisku. Ludologiczne słowo, świat idzie. Minut, bo jest to po prostu słabe. I ktoś może powiedzieć, kurwa, że ale są upadnie, też czary, możesz to rotować, możesz używać. Tylko, że no, średnio ma to sens w momencie, w którym mogę sobie powciskać jeden przycisk i zrobię to samo w tym samym czasie i tak naprawdę... Po co? Po co mam się wysilać? Skoro mogę to zrobić jednym przyciskiem. To jest, słuchajcie, przedostatni boss w grze jak coś, nie? Gra właśnie została oceniona przez Remigiusza jeszcze podczas gdy to było nazywane przez niego recenzją, co dopiero niedawno chyba zostało zmienione. Teraz to jest chyba 60 godzin w Dragon's Dogmie, czy coś takiego. I właśnie tam została wydana dość ciekawa ocena, bo to jest 10 na 10. Więc to jest 10 na 10, ale absolutnie nie dla każdego. Ja rozumiem. Nie no, rok jest... ten, rok po prostu po wojaku był, jak to nagrywał i telewizor. Jego ocena, wiadomo. To jest tylko i wyłącznie jego ocena, ale recenzje generalnie, to nadal jest moje zdanie, powinny trafiać do ludzi. Recenzujesz coś dla kogoś i skoro recenzujesz coś dla kogoś i uważasz, że to jest twoja opinia, ale puszczasz no, ją... No, to prawda, trzeba pokazać szerokie spektrum, nie? Tak, to zgadzam się.
Nie możesz ocenić wąsko czegoś i powiedzieć, że ja to oceniam na tyle, bo ja się skupiam tylko na przykład grafice gry i dlatego to jest 10 na 10. No, trzeba starać się jak najszersze spektrum pokazać. Do ludzi, którzy mogą mniej znać się na danych produkcjach niż ty i ty im wciskasz 10 na 10 produkcję za 300 zł, w której masz beznadziejny system walki. Masz beznadziejnie zrobioną nawet mechanikę chodzenia, która się gliczuje, która powinna być właśnie tą główną mechaniką tej gry, no bo o to chodziło w Dragon's Dogmie, że chodziło, są te bestie i się trochę po nich wspinamy i możemy wykorzystywać ich słabo. Tam jest problem z wektorami zmiennymi w momencie, gdy potwór się przesuwa lub zmienia się kamera. I to jest tak fundamentalnie zjebane, bo tam zazwyczaj w grach to wygląda w taki sposób i wygląda to dosłownie w taki sam sposób w Shadow of the Colossus, że twój wektor ruchu nie zmienia się do momentu, aż ty nie puścisz analoga. Czyli jeżeli trzymasz analog do góry i nawet zmienisz kamerę, to twoja postać nagle nie zaczyna iść w prawo, bo ty poruszyłeś kamerę, tylko kontynuuje się po tym samym wektorze, ponieważ ty nadal go trzymasz. Nowe punkty, to są podstawy. A tu, stary, idziesz do góry, nagle idziesz w prawo, nie? I to jest... O, i kurwa, o, dokładnie tak wygląda ta gra. No. 10 na 10 gra z otwartym światem, który jest korytarzowy. Pusty. Tam nie ma do końca otwartego świata. Tam możecie sobie gdzieś pójść, ale głównie będziecie chodzić po wyznaczonych ścieżkach od punktu A do punktu B i z powrotem, bo nic więcej tam nie ma. Ten świat jest pusty. To, że wam wasz kompan powie, ej, tam możemy zebrać zioła, to było już w Dragon's Dogmie 1 i nic to nie wnosiło. Fabularnie ta gra nie jest absolutnie 10 na 10 i nawet nie ma prawa wychodzić do tego, żeby być. W żadnym aspekcie ta gra nie ma prawa być 10 na 10. Tak jak już też mówiłem, recenzja Remigiusza nie mogła być nazywana recenzją i cieszę się, że w końcu zostało to poprawione, bo no, jeżeli ja bym... O, Ludonarrator napisał. Argument jednego przycisku wobec Dragon's Dogma 2 nie do końca ma dla mnie sens. Grałem już trzema różnymi klasami, każda z nich wymagała ode mnie nadprzeciętnego korzystania z co najmniej kilku typów ataków i umiejętności. Kurwa, nie masz innych swoimiarów, stary. To współczuję. Aby maksymalizować mój potencjał na polu bitwy, nie tylko pod kątem zadawanych obrażeń, ale defensywy czy mobilności. Jest, co on pisze. O, to nieźle, to nieźle. Przykłady na twoim filmie pokazują używanie jednego przycisku podczas wspinaczki na przeciwników, a przecież sam fakt wspinaczki wymaga od ciebie tak naprawdę podzielności uwagi i skupienie również na utrzymaniu równowagi i znalezieniu słabego punktu opuchem. O, nie mogę. Ej, muszę wam to narysować. Ej, widzowie. Tam jest, w Dragon's Dogmie masz na przykład takiego przeciwnika, no nie? Masz takiego wielkiego kolosa, no nie? I on ma wielkie czerwone kropki na sobie. Jak myślicie, co jest jego słabym punktem? No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jakby tylko było coś, co pokazywałoby nam dosłownie, co jest tym słabym punktem. Mechanizm zapożyczony z Shadow of the Colossus, który przecież przełamywał pod tym względem gameplayowe schematy i od dawna nazywany jest wielką grą. No, różnica pomiędzy gameplayem z Shadow of the Colossus i naznaczaniem w ogóle tych punktów i sposobem dojścia do tych punktów, gdzie w Shadow of the Colossus musisz wybejtować przeciwnika nieraz na konkretny atak, żeby w ogóle móc się zacząć na niego wspinać. To jest ta różnica. W tej grze wspinasz się jak małpa,
a Shadow of the Colossus wymaga od ciebie poznania schematu poruszania się przeciwnika, by w ogóle móc się na niego zacząć wspinać. A w Dogmie to nie tylko główność rozgrywki, co jeden z wielu jej elementów. Dobra. Powiem ci więcej. Mniej różnych schematów walki musiałem wykorzystywać w uwielbianym przeze mnie Dark Souls, gdy przychodziłem dosłownie za każdym razem używając lekkiego ataku, dopakowywanego na jakiś czas takim mocniejszym, do tego regularnie unikając ataków wroga. Interesuję przyczepianie się pod tym względem do systemu walki z Dragon's Dogma 2, a raczej zarzucanie mu płytkości, gdy przecież Soulsy pod tym względem niewiele więcej, a z poprzednich materiałów da się wywnioskować, że mocno je cenisz. Co? Poczekaj, masz stricte matematyczno-mechaniczny system iframesów, który wymaga od ciebie boskiego timingu, by unikać ataków przeciwnika i Dragon's Dogma, gdzie spamujesz jeden przycisk w czerwoną kulkę i on mówi, że to się niczym jego zdaniem nie różni. No to kurwa. No to esso, no pogadane. To dawaj, ludonarrator, rób no hita i tyle. Tyle bym chciał dorzucić do siebie, chyba. Jak najbardziej szanuję, że możesz wymagać nieco bardziej zero-jedynkowego podejścia do konstruowania recenzji. Materiał Roka na pewno taką recenzją nie był, ale ja mam trochę inną optykę. Dobra, ludonarrator przywołany. Jezu, co on napisał? No dobra, po wojaku ludonarrator. Wyszedł, zagrał w chociażby, nie wiem, Starfielda 10 godzin, czy tam nawet te 50 i powiedział, ej, fajna gra, podoba mi się. 10 na 10. I tego się nie spodziewałem, rzeczy, takiej które... bomby, słuchajcie, w połowie materiału przeglądając komentarze. W pewnym sensie, bo mogę sobie powiedzieć, że tam jest mega otwarty świat, miliard planet. System dnia i nocy, System dnia i nocy! Jak widzę recenzentów, co piszą o systemie dnia i nocy, to ich widzę tak. System dnia i nocy! System dnia i nocy! Kurwa, tymczasem mamy to w grach od 30 lat, nie? Wszystko wybucha, jest pięknie i jest uchryste i można strzelać do góry nogami. No to wtedy... mógłbym powiedzieć, że gra jest 10 na 10, bo mi się tak strasznie dobrze w nią grało. Tylko, że to była bardzo obrzydliwa recenzja, bo mógłbym wtedy nakłonić ludzi do zakupu gniota? Gniota za jakieś, nie wiem, załóżmy te 300 zł, który w sobie by miał chociażby te mikropłatności, miałby skopaną mechanikę tego strzelania, miałby fatalne udźwiękowienie, byłby po prostu gównem. Równie dobrze mógłbym się bawić w Diablo 4, w które swoją drogą dobrze się bawiłem przez pierwsze 50 poziomów, gdy odkrywałem sobie ten świat i przeszedłem kampanię. Gdy wyszedł pierwszy sezon, to uznałem, że... znaczy już w sumie nawet wcześniej, ale ja, to była pierwsza gra, którą kupiłem jako preorder i od tego to czasu wiz jest? Na pewno nie zamierzam wiz kupować gier jako preorderów, bo po prostu czuję się, jakbym został oszukany na... ile to było? 350-400 zł? I... mógłbym powiedzieć, że dobrze się w niej bawiłem, ale jak za grę, za takie pieniądze, które już nigdy więcej nie planuję uruchomić, to jakoś, no... tu bym musiał też pogadać o tych mechanikach Diablo 4, które mi się nie podobają, a mi się nie chce, bo nie o tym jest ten ma... Właśnie skończyłem trylogię Soulsów, jebie, że tego wcześniej nie grałem. Dzięki za zachęcenie, essa widzu! Materiał. Wracając do tego, że Rok mógł nie wiedzieć o mikrotransakcjach, jestem w stanie jak najbardziej w to uwierzyć. To mnie jakoś tak szczerze nie zabolało, absolutnie nie obchodziło mnie to, no bo okej, ktoś mógł nie wiedzieć, że są mikrotransakcje, nawet jak wiedział i nie powiedział, ale wypuścił recenzję, w której mówi, że mi się podoba, to i tak jest słabe, no kurczę, nie wiem. Rzecz, która oburzyła mnie najbardziej, znaczy oburzyła, to też jest takie zbyt mocne słowo, rzecz, która mnie po prostu zaintrygowała do dyskusji na ten temat, to jak... Kurwa ty, ja to z pół godziny przeglądam, nie? Rok reaguje na to, że są mikrotransakcje i
to akurat wyszło trochę po tym nawet jego sprostowaniu, czyli w podcaście Rocky. No i zajebiście, Borys, Pawlo. Gdzie Borys... Tak ma być. Witam na streamie. Nie oglądałem tego podcastu. Rzeczy, które są mikrotransakcjami w tej cudownej produkcji, takie kwiatki jak zmiana wyglądu postaci za tam 10 zł, też jest śmieszne. Dostawał takie kąśliwe wręcz odpowiedzi prześmiewcze, że haha, musisz być głupim człowieczkiem, żeby to kupić, bo można to zdobyć w grze. Ale nie, to jest absurdalny przedmiot. To jest raczej taki przedmiot dla frajerów, którzy nie wiedzą, co to jest i kupią na wszelki wypadek. Więc to nie ma żadnego sensu, też szkodliwość jest niska. Tak ostro frajerów. I ja na 50. godzinie w grze kupiłem sobie u vendora tam przedmiot, który możesz kupić za 4 zł. Ale wewnątrz gry jest specjalna książka, którą można zdobyć, tanio się ją kupuje i można zrobić to samo przy użyciu tej książki. Ale to mi zajęło... Widzowie, ja w 25 godzinach gameplayu, gdzie całą grę przeszedłem, znalazłem jeden teleport w 15 godzinie gry, w drugim akcie, a mogłem go sobie kupić za 3 dolary. To jest w grze, ale to jest tak dostępne w grze, że nie wiesz, gdzie to jest w grze. 50 godzin, zanim tę książkę znalazłem, zanim się zorientowałem, gdzie ją kupić, więc... No właśnie. I muszę powiedzieć, że jest to coś, co trochę odbieram jak brak poszanowania dla samego siebie. Bo ja rozumiem, że można na przykład mieć w dupie takie 4 zł, można mieć w dupie te 10 zł na zmianę wizerunku swojej postaci. Jeżeli nawet tego nie używamy, bawimy się dobrze w grze, jest super, nie zwracamy uwagi na mikrotransakcje. I to jest właśnie trochę problem, bo gra za 300 zł, która jest single playerem, która nie ma możliwości włączenia sobie nowej gry, nie ma możliwości kasacji save'a, w dodatku ma mikrotransakcje. Znaczy, ja tutaj chciałbym wytłumaczyć Capcom, słuchajcie, ktoś musi być adwokatem diabła. Save'a w Dragon's Dogmie można skasować, po prostu się dostaje potem bana. I niezależnie od tego, czy te mikrotransakcje są drogie, czy wnoszą coś do gry, czy dają skórki, czy dają miecze, którymi możemy zabijać rzeczy na hita na pierwszym poziomie, nie ma to znaczenia. Czy to kosztuje 10 zł, czy 10 tysięcy zł, jest to gówno, którego nie powinno być w takich produkcjach. I ogólnie. Mnie strasznie wkurwia tłumaczenie ludzi, a nie musisz tego kupować, to jest w grze. Jak jest w grze, to po chuj jest w sklepie, nie? Mikrotransakcje rzadko są dobre. Jedną grą, której ja akceptuję mikrotransakcje, w którą nawet praktycznie nie gram, jest Path of Exile, które umożliwia ci... Ej, my dzisiaj na Discordzie z chłopakami o tym gadaliśmy. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, jak Path of Exile to wytworzyło. Okej, okay, to jest darmowa gra. A to jest gra, w której ludzie chętnie kupują mikrotransakcje. Ludzie lubią to kupować. Ja co sezon kupuję sobie jednego nowego stasza, którego nie mam, bo co sezon testuję sobie jedną nową mechanikę i kupię... Zagram nową mechanikę, to sobie kupię do niej stasza. I robię to giga zadowolony. No kosztuje, serio, zresztą ile tam kosztuje, widzowie, staż? Po 40 punktów, 50 punktów, to jest 5 dolarów, to jest 2 dychy. Ale jestem tak w ogóle zadowolony, że to sobie kupuję. To mi daje taki fan kupowanie tych staszy. Ja tych staszy nawet nie używam, kurwa. Ale gra mi się tak podoba, że chcę do niej kupić mikrotransakcje. Co sezon chcę do niej coś kupić. No ale gra jest darmowa. Gra jest całkowicie darmowa. No i przychodzi mi to do PS2. Wolę taki system chyba mikrotransakcji, darmową grę z takimi staszami jak są w PoE, niż jakikolwiek inny system. Ale ja muszę zaznaczyć, że ja też bardzo lubię system sprzedaży. Ja bardzo lubię system sprzedaży Dead by Daylight, czyli masz bardzo tanią podstawę gry, tam za 5-10 dolarów ją idzie kupić. I masz cyklicznie do gry wyrzucane update'y i ten każdy update kosztuje kolejne 5 dolarów, no nie? I to jest update, w sensie to nie jest tak, że kupujesz update, tylko sobie kupujesz postać, którą chciałbyś grać, no nie? Ja też lubię taki. To nie jest pełny darmowy system, no bo masz i masz grę, która jest buy to play, no ale masz dosłownie co 3 miesiące nowy update, nowej postaci, kupujesz sobie za 2 dyszki. Ja lubię ten system sprzedażowy, bardzo. Uważam, że jest w porządku. Ale to, co na przykład uważam, że nie jest w porządku w Dead by Daylight, to tamte MTX-y do wyglądów są tak absurdalnie drogie. Jakieś zobaczyłem, że ktoś miał fajnego skina na killera w DBD. Mówię, ty, stary, kupię sobie fajny skin. Ja patrzę, kurwa, ten skin 50 dolarów. Mówię, ty ich popierdoliło, srogo, kto to kurwa kupuje, nie? Masz całkowicie nową postać, gdzie tych postaci tam nie jest dużo.
Znaczy teraz to już chyba jest, nie? A te skiny są, chłopie, tak drogie, że daj spokój, nie? Mieć więcej miejsca na staszu i jakieś skórki plus jakieś tam pierdoły, które w ogóle ci nie pomagają w rozgrywce, chyba że no te stasze wiadomo pomogą, bo możesz sobie sortować coś tam, możesz mieć tego więcej, nie? Ale czy to wpływa na twój gameplay? Nie. No Poe jest całkowicie grą darmową z możliwością dokupienia ułatwień sortowania. To nie jest ułatwienie gameplayu. Cały content Poe jest odblokowany. Powiem wam lepiej, ba, ja zrobiłem, nie zrobiłem całego contentu w Poe, ale zabijałem chyba bossów i miałem kupionego jednego stasza, tak mi się wydaje, za $5. Nie musiałem go kupić, ale po prostu kupiłem sobie chyba wtedy stasza na mapki, bo mi się łatwiej progresowało, nie? Ale w Poe cały content idzie zrobić. I ja jeszcze jestem szybkim graczem, hack and slash. Pierwszy raz grałem w Poe, to ja nie wiem, po 50 godzinach starych kupiłem te stasze na mapy. Sporo mi to zajęło czasu. Poe, tak mi się wydaje, że przeciętny gracz po 100 godzinach gameplayu poczuje potrzebę wydania $5. No, mi się wydaje, że to jest w porządku. Mi się wydaje, że ciężej jest zrobić bardziej w porządku system. 50-100 godzin w zależności jak szybko grasz. Dobrze jest wydać $5. Świetnie jest wydać $20 i $20 daje ci wszystko, czego mógłbyś chcieć potrzebować przez kolejne 200 godzin w tej grze. Ja na Poe obecnie wydałem, mam w Poe 300 godzin, wydałem na Poe $60 chyba i mam wszystkie stasze. Ja nie mam, na co, ja nie mam stasze na jakąś głupotę taką totalną. Nie mam stary stasza chyba na tego Sacred Grove'a, bo jeszcze tego nigdy nie farmiłem i w sumie nie wiem na co, na jakąś giga taką głupotę, która w ogóle nawet jak jej nie grasz, to na ci nie leci. Nawet na olejki chyba mam, nie? Nie mam premium stasza do czegoś, co nawet nie jest związane z gameplayem. Na Delva nie mam, o. Ale też Delva nigdy nie robiłem, no to nie kupuję tego, nie? Czy w Poe Trade wymaga kupienia zakładek? Nie. Ale jest o wiele łatwiejsze jak kupisz, ale chyba upgrade stasza premium kosztuje dolar, tak mi się wydaje, nie? Chyba 15 punktów. Kłada sobie najlepiej, nie? Do tradowania też kupić. No, musisz mieć... Nie musisz mieć premium, żeby sprzedać. Musisz mieć premium, żeby sprzedawać, nie wychodząc z gry. Tak jakby, bo inaczej przez stronę możesz wystawić, ale to jest trudniejsze. To ułatwia ci grę? Zrobimy jakieś całą ligę w Delwie. Czy skórka umożliwi ci przejście ostatniego bossa w ostatnim akcie? Nie. A co to może dać w grze, uwaga, przypomnę, darmowej? W pełni darmowej. Może na przykład wspomóc twórców, którzy wypuszczą za chwilę Path of Exile 2, które prawdopodobnie na pewno zniszczy totalnie Diablo 4. Grę za 400 zł, której możemy, przypomnę, kupić konia za równowartość tej gry. I to nie konia prawdziwego, tylko skórkę do konia. Czyli 10/10 dla gry, która jest single playerem z mikrotransakcjami, z otwartym światem, który wcale nie jest otwarty, z zepsutą mechaniką walki, z beznadziejnym modelem chodzenia i wspinania się i... Ej, a wiecie co jest ciekawe? Że w tych wszystkich materiałach nikt nie mówił, co faktycznie Dragon's Dogma robi kurwa dobrze, porównując to do innych gier. Ludzie mówili, że jest fajne, że się fajnie gra, ale nikt nie pokusił się na takie faktycznie powiedzenie, co Dragon's Dogma robi dobrze. Tak. Kawa na ławę. Kurwa. System dnia i nocy. Faktycznie. Płynie mój błąd. 10/10 dla Krapa za 300 zł, który nie powinien kosztować tyle, ile kosztuje i nie powinien mieć także tego sklepu, który jest... Potworzyca niesie truchło z owiec i rozprutych ciał. Mąż potwór biczuje potworzycę nudel kulą po głowie. DLC. Te wszystkie rzeczy, które możemy kupić, są po prostu DLC, które to jest po prostu kłamstwo. To nie jest DLC, to jest po prostu transakcja, mikrotransakcja, bo mikro, małe pieniążki dajecie, makro, a dostajecie coś w grze. Nawet jak sięgnę pamięcią do niedawnych... A system followersów, no faktycznie ludzie mówili, system followersów, tam jest skrzynka, no. No to prawda. To prawda, kurwa. Jak my możemy być, kurwa, społeczeństwem, które na przykład dostało takie tytuły jak, kurwa, stary KOTOR, Dragon's Age, Mass Effect, Baldur's Gate, po czym chwalić system followersów z Dragon's Dogmy, nie? Kurwa, totalnie czaję.
Widziałem Balatro, nie grałem, każdych fali muszę zobaczyć. Nawet dzisiaj bratu mówiłem, że sobie sprawdził Balatro. Wydarzeń Baldur's Gate 3 był nazywany abominacją, która niszczy branżę gier i ja uważam, że to właśnie takie gry jak Dragon's Dogma 2 niszczą rynek gier i przyzwyczajają nas do tego, że jesteśmy lani po dupsku, żebyśmy tylko wyciągnęli pieniążki z portfela, niezależnie od tego, czy jest to właśnie 5 zł, czy 1000 zł. To jest gra single player i ja jako gracz za 300 zł w grze single player powinienem mieć możliwość stworzenia nowej gry, zmiany mojej postaci, kiedy tylko chcę, zrobienie w tej grze czegokolwiek chcę. Jak będę chciał sobie dodać 10 tysięcy monet, to sobie dodam 10 tysięcy monet, a nie, że dostanę bana. Kupiłem grę, w której gram sam ze sobą za 300 zł, żeby nie móc sobie jej zmodować nawet, bo mogę dostać bana. To jest według Remigiusza gra 10 na 10, chociaż teraz zmienił swoją ocenę i to właśnie było w tym podcaście, o którym przed chwilą mówiłem. Teraz ocena to 9 na 10. Będę się trzymał tej opinii, którą tam... Mi ktoś napisał taki komentarz. Ja nie wiem, co jest o tym myśleć, ale spróbowałem na to zwracać uwagę potem. Że jemu się wydaje, że dużo tych materiałów to były skrypty, które zostały podesłane, bo jego dziwi, że tak dużo osób opowiedziało tą samą ckliwą historię o zgubieniu się kurwa w nocy w grze z systemem dnia i nocy, nie mając dostępu do zapisu. I kurwa, ja przeczytałem ten komentarz i mówię, ja pierdolę, ty faktycznie, czytałem recenzję, słuchałem, oglądaliśmy dwie jakieś recenzje i każdy dokładnie o tym każdy opowiedział tą samą historię. Kurwa, o co chodzi? Ta foliowa czapka na głowę i ja myślę, ty, a może to była część akcji marketingowej, że jak dostaniesz klucz wcześniej, to musisz takie rzeczy powiedzieć, nie? Ten Tegas. I tak myślę, o co chodzi? O co chodzi? Zawarłem. Jak dla mnie ta gra jest taka, jaka jest, może nie 10 na 10, bo teraz już mam więcej godzin i to bym ewentualnie skorygował na 9 na 10. 9 na 10, chociaż ta dziewiątka to myślę, że jest za te 120 FPS-ów stałych, które jak się okazało nie są, nie ma 120, no nie ma, no cholera jasna, nie ma. Jednak jest 40, ale kto tam miał powyżej 60, to chyba nikt nie miał. No i tak, zdecydowanie rozumiem ludzi, którzy mogą się dobrze w tej grze bawić, którzy mogą jej bronić, bo dla nich ta gra sprawia przyjemność. Ja też przez długi okres swojego życia... Ja muszę zobaczyć tego. Samotną skałę Feldena, on powinien zrobić gameplay. Rock Feldenie. To by było. Tam to by dopiero otwarty świat. System dnia i nocy. Hopy, nowi bossowie w nocy. Ja pierdolę. Rock powinien serio dupnąć z Eldenka. W Pibie, chociaż ona była mechanicznie lepiej zrobiona. Przepraszam, nie będę tego mówił. Po prostu Tibia... Ej, Tibia jest giga dobrze zrobione mechanicznie. Stara Tibia 7.4 jeszcze bez hotkey, tam trzeba tak klikać łapami. Tibia była giga dobra. A uwielbiam starą Tibijkę. Sprawiała mi przyjemność. Tylko jaki jest problem starej Tibii? Tempo rozgrywki. No niestety gra ma takie luki momentami po prostu w expie, że sprowadza się do żmudnego grindu. No ale... No tym są emosy bardzo często. WoWowi teoretycznie też można powiedzieć, że po 55 levelu nie ma questów i stary spamisz i te same instancje, nie? Więc w TB no, było trochę podobnie, nie? Tam był bardzo fajny lore, tam było bardzo fajne, przemyślane questy, fajne zagadki były nawet logiczne i fajny system tego, że mieliśmy to za darmo, mimo że pak... Rogma Felden jest 150-200 godzin, co ty gadasz? To no kurwa więcej godzin niż ja, Elden. To ja mam 100 godzin w Feldenie. Był pay to win. Niesamowite, że coś w sklepie z mikrotransakcjami mogło być pay to win. No ale wiadomo, mniejsza o to. Słuchajcie, Rogue musi zagrać w DS1, trzeba go wysłać do katakumb i tam dopiero przeżyje kurwa przygodę. Niech se zejdzie i zabije Pinwheela i weźmie jeszcze drugie ognisko w Tomb of the Giants. To będzie kurwa przygoda. Rozumiem ludzi, którzy mogą się nawet bardzo dobrze bawić w Redfallu. Ja się nie bawiłem, bo nie wiedziałem kompletnie co mam ze sobą zrobić, jak się wszystko glitchowało, ale to też już jest nieważne. Chodzi mi teraz o jedną rzecz. Co się stało wśród recenzentów, że w skali od 1 do 10 brakuje tak mniej więcej od tego 1 do 7? Że gry są tak naprawdę oceniane wszystkie już są 8, na podstawie 9, 10. W skali 7 do 10, że nie ma nic wcześniej, że jak gra jest słaba, to i tak dostanie dobrą notę. Może przesadziłem z tym 7, może takie 4. 4 to już jest zła gra.
według recenzentów. 4 to jest zła gra. No według mnie 4 to nadal jest w miarę pozytywny. Jeszcze to nie jest ten dobry pułap, ale jest dobra gra. Przejdziesz ją raz, odinstalujesz, wyrżniesz to pudełko, czy tam już nawet nie pudełko i koniec, skończyło się. Takie Dragon's Dogma. Pobawić. Ale spoko. I Dragon's Dogma według mnie jest grą 4 na 10. 4-5 na 10. To jest gra, którą przeszedłbym. Wyjebyś sobie może nawet drugą... nie zrobiłbym drugiej postaci. Przeszedłbym ją raz i zakończył swoją działalność. I to wszystko. Jezus. Cześć, Saint Felisa. I mógłbym się nawet dobrze bawić. Są rzeczy, które są fajnie zrobione w tej grze. Zwłaszcza te związane z grafiką, chociaż nie wszystkie, ale generalnie gra jest ładna, da się w nią pograć, super. 4-5 na 10, nie ma problemu. Ale 10? 10 na 10? To tak samo nie, jak forsowanie... Nie, 10 na 10 to musi być klasyk. To 10 na 10, stary, to musi redefiniować, nie? Gatunek. Diablo 4 jest 8 na 10. I tak, gry 10 na 10 i to według mnie gry, które zrewolucjonizowały rynek, gry, które są ponadczasowe, gry, które zdefiniowały... Kurwa, a to są moje słowa, to jest na 100% mój winicy. ...mój gatunek albo stworzyły nowy gatunek i po prostu są 10 na 10, prawda? Czyli tak, Baldur's Gate 3... Absolutnie Diablo 2. 10 na 10. GTA 5? Można się sprzeczać, ale można też uznać, że jest to gra wybitna. Bez hitu, no. Co dalej? Dark Souls 1? Tak. Stworzył nowy gatunek, jest ponadczasowy. Gothic. Jest grą wybitną i Daggerfall. Nawet mechanicznie jest dalej dobry. Diablo 2? I dlaczego tak. Nie uwzględnię w tym zestawieniu Diablo 1? Bo Diablo 1 byłoby dla mnie 8-9 na 10, bo było czymś nowym. Tak, jeszcze trochę słuchajcie, niech powie coś rynek, o Curse of the Dead Gods, to już wiadomo, że nic. Ale to dopiero Diablo 2 pokazało, jak poprawnie zrobić hack and slash, a do tego pułapu nawet nie mogą dzisiaj dojść z Diablo 4, czy nawet Diablo 3 nie potrafi dorosnąć do tego poziomu, więc Diablo 2 absolutne 10 na 10. No i tu jest ten problem, że recenzenci potrafią do tego worka gier, które naprawdę rozwalały system, gier, które tworzyły nowe gatunki, gier, które były mechanicznie dobre. Rzucają takie gry jak Warcraft 3, God of War, mógł być jeszcze. Wiedźmin 3, przepraszam wszystkich fanów, ale Wiedźmin 3 nie ma szans w mojej ocenie na 10 na 10. Nie uważam, że ta gra jest wybitna. Jest poprawnie dobrym zrobionym RPG-iem, już ciężko Jezu, mi też jak mogę się o Wiedźminie tak powiedzieć. 100% RPG, ale to jest taki action RPG w dzisiejszych czasach, to się trochę tak jakoś rozmyły te gatunki. Ale nie jest to 10 na 10, według mnie. No i w tym samym worku mamy takie gry jak Uncharted, czy Fallout 3, który jednak jest dobrą grą, ja nie mówię, że nie, ale jest Fallout 3 nie jest według mnie 10 na 10. I no nie, Fallout 2 jest. Rzeczy, z którymi możemy się nie zgadzać lub zgadzać, ale czy te gry, które wymieniłem, które recenzenci uważają za 10 na 10, w jakimś stopniu wpłynęły tak mocno na rynek, czy były tak dobre, jak gry, które wymieniłem z tej mojej bardziej strony, czyli tak jak mówiłem, Diablo 2, Dark Souls 1, Baldur's Gate Warcraft 3. I już nawet nie pamiętam, coś tam jeszcze było. Ale możecie sobie cofnąć. No, jak dla mnie nie. Tych gier nie łączy nic. Jedne są gry nie łączą, naprawdę dobre, są wybitne. Stworzyły gatunki. Przypomnę tylko, czy chociażby na przykład Doom pierwszy, tak? Że jest... O kurwa, Doom, Jezu. ...prekursorem wszystkiego. Jest naprawdę grą wybitną. To są gry 10 na 10, chodzi oczywiście o Dooma tego pierwszego, prawdziwego pierwszego Dooma. Już nie pamiętam, czy to był 93 czy 6. Trzeci, szósty to... Wygląda jak materiał do połechtania Matiego. Wiesz co? Mi się wydaje, że to się raczej bierze z tego, że na przykład to, co ja mówiłem na samym początku, spotykało się odgórnie z bardzo dużym odrzuceniem przez ludzi.
I zobaczcie sobie, jak ja na przykład tworzyłem jakiś materiał o Diablo 2 Resurrected po roku, co jest nie tak z Diablo 4, Lords of the Fallen, co się działo, Starfield, co się działo, za każdym razem było to samo, ludzie to odrzucają. A nagle ludzie zrozumieli, jaki może być sens w tego typu ocenianiu gier. Coraz więcej osób myśli, ty kurwa, ja odnajduję się w takim spojrzeniu na gry komputerowe. Coraz więcej osób chce tego i na przykład taki materiał, jakbyś wrzucił wcześniej, to by się ludzie skurwili na YouTubie w komentarzach i tyle. Poprawcie mnie. Także zastanówmy się, czy oceny recenzentów... Ja tworzyłem korek do wielkiego słoika z jadem. Powinny wiązać się tylko i wyłącznie z tym, czy im się coś podoba, czy też nie, czy... My jako odbiorcy tych treści powinniśmy dostawać suchą ocenę tego, czy gra jest mechanicznie dobra, czy jest faktycznie fajna, jeżeli chodzi o fabułę, chociaż to wiadomo, że zależy od gatunku, czy jest po prostu fatalna pod każdym względem i recenzent sobie liczy na to, że po pierwszym patchu będzie super. No, sam przesuwam swoje ludologiczne okno Overtona. To, co kiedyś było nieakceptowalne, stało się akceptowalne. Tak jest, bez kitu. No, powinniśmy już przestać i wyjść z tego założenia, że gry mogą wychodzić złe i jak je spatchują tam, to może jakoś pójdzie. Bo dzięki temu dostajemy aktualnie takie gry jak Starfield. Niku, Twitch, Chris Oldman, a to pisał ktoś taki nawet w trakcie oglądania materiału. No. Który, tak, to jest dalej w miarę okej gra, jak na Bethesdę, którą da się przejść, ale no jest mechanicznie skopana. Zostaliśmy okłamani z tymi planetami, których miało być tyle, a tak naprawdę co możecie sobie robić na takiej planecie? No nic nie możecie. Dostaliśmy Diablo 4, który... dobre nie jest. No i dostajemy taką Dragon's Dogma 2, czyli grę według Remigiusza Maciaszka aktualnie 9 na 10, a według mnie no takie 3-4 na 10 w porywach, nie? No nie spodobało mi się po prostu to wyśmiewanie mikrotransakcji w grach. Nie spodobało mi się nazywanie tam, nie wiem, czy to nie chcę teraz źle powiedzieć, czy to było to coś takie prześmiewcze, że głupkiem jesteś, jeżeli kupisz coś w takim sklepie, bo możesz to zdobyć w grze i to i tak jest bezużyteczne. Chodzi ogólnie o fakt tego, że można. Czy to kosztuje 5, a jestem wukonga ciekawy. Nieważne. Mikrotransakcje w grach single player powinny być zakazane i tępione. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich, którzy to obejrzą. Oczywiście to też nie jest materiał, który miał w jakimkolwiek stopniu zaatakować Remigiusza Maciaszka, bo nie mam nic do niego, tylko po prostu nie spodobało mi się sposób tego nazywania czegoś recenzją, wycofania się z tego, a i tak obśmiania najgorszego bydlactwa w gamingu, jaki mamy od lat. Pozdrawiam. Pozdrawiam. No i jest to. No i essa. No i fajny materiał, widzowie. Obejrzeliśmy sobie godzinkę akurat, no nie? Ej, nie, patrzcie na to. Mam nawet po prawej, widzowie, miniaturę. Czy Dark Souls ma fabułę? Klimacik, fabułka. Patrzcie, wszystkie to... No przecież to są jakieś materiały. Wstawcie to na Discord, oglądamy to jutro. Klimacik, fabułka... ludologiczne materiały. Jest, Curse of the Dead Gods, esso stary, kup se Curse of the Dead Gods. Fajnie. Ludonarrator tu popisał się, nie pierwszy raz.